najtrudniejsze zadanie dzisiejszego dnia już za mną. Wstałem. Godzina 4:20 pobudka. 4:40 wyjście z domu. Jest 5:03. Jestem już na trasie. Idę polować pierwszy promień słońca. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Mózg mi nie pracuje. Nie ma co tutaj za dużo gadać. Lepiej się zamknąć i słuchać, jak się przyroda budzi do życia. Robi się coraz jaśniej. Jest. Ale fajny widok. No, już prawie całe słońce mamy na wierzchu, więc jeszcze raz dzień dobry. Witam was na kolejnym treningu. Dzisiaj w planie mam raczej dłuższe wybieganie, dłuższą wycieczkę niż jakiś konkretny plan treningowy. Po ostatnim chodzeniu na stadionie aż mnie ciągnęło, żeby ruszyć znowu w jakiś ładny teren. Mam dzisiaj, słuchajcie, sprzęt do przetestowania. A tego żadne kije nie miały jeszcze takiej promocji o wschodzie słońca. Jak to ładnie się komponuje, jak one pięknie wyglądają. Gabel Carbon XT, karbonowe kije regulowane. Z tym będę dzisiaj chodził. Później wam opowiem, jak się sprawowały. Teraz już idę. O takiej godzinie nikt mnie nie namówi na żadne podskoki. Jeśli uda wam się zacząć trening o tak wczesnej godzinie, to zacznijcie sobie spokojnie, delikatnym rozciąganiem, oddychaniem i spokojnym marszem rozgrzewającym. Zróbmy sobie na przykład tego typu ćwiczenie. Nabierz dużo powietrza, weź głęboki wdech nosem i powoli wykonaj wydech ustami. Stopniowo z każdym wydechem będziemy zwiększać powolutku skłon do przodu. W górę wdech, ręce do tyłu za głowę, tak żeby rozciągnęła się leciutko klatka piersiowa. I wydech, znowu niżej. I znowu w górę wdech. I wydech, niżej, ramiona wyprostowane, do przodu. W górę wdech. Ręce daleko za plecy. I wydech. Jeszcze raz w górę wdech, ręce daleko do tyłu za plecy. Długi wydech. I chwilkę wytrzymaj. I w górę. Drugie ćwiczenie, które pasuje mi jako to, które można by nazwać powitaniem słońca z kijami, to jest bardzo dobrze znany wam już opad tułowia w przód z zawieszeniem tułowia na kijach. Wyciągamy sobie powoli ramiona do przodu. Rozciągamy po całej nocy kręgosłup daleko do przodu. Wyciągamy ręce i poprzez kocik grzbiet podnosimy się i jeszcze raz do przodu. Kolana możesz śmiało ugiąć, bo nie chodzi nam o rozciąganie nóg, tylko o rozciągnięcie kręgosłupa i tułowia całego. Ręce daleko ciągną w przód, klatka piersiowa do ziemi.
chwilę wytrzymaj. Koci grzbiet. Podnosimy się. Klatkę piersiową jeszcze teraz wypychamy do przodu. Ręce do tyłu. I ręce wypychamy w przód. I opad tułowia. Koci grzbiet, wstań. Ręce idą do tyłu. Klatkę piersiową wypnij w przód. I ostatni. Do przodu. Ramiona. Klatka piersiowa nisko. Kolana ugnij. Wolno. W swoim tempie. I tyle powtórzeń, ile masz ochotę. Pięćdziesiąt minut jazdy samochodem od miejsca, w którym przywitałem słońce i zatrzymałem się w miejscowości Stróżnica, położonej w Rudawskim Parku Krajobrazowym, w którym to zaplanowałem zrobić trasek kilkunastu kilometrów. Mam za zadanie na razie odszukać szlak żółty. Widzę zielony, więc już się zaczyna ciekawie. Bam! Jest żółty szlak. Dobra nasza. Idę. Nie przeszedłem jeszcze nawet 500 metrów. A już sapię jak parowóz. Ale ciągnie wyżej. Bo już po tych kilkuset metrach pokazują się pierwsze olbrzymy. Takich skał są tu dziesiątki. Starościańskie skały na szczycie Lwiej Góry. 718 metrów nad poziomem morza. Idziemy na górę. Zgrzałem się. Ciepło się już zrobiło. Tam na dole to było około 5-7 stopni. Tu na górze jest już spokojnie około 15 w słońcu. Także bluza poszła do plecaka. Ale jak już się rozgrzałem, to chciałem wam jeszcze pokazać chociaż jedno ćwiczenie rozgrzewkowe, które być może wprowadzicie sobie do waszych treningów. Ćwiczenie można wykonać tak z jednym, jak i z dwoma kijami. Ja sobie jeden odłożyłem. Co więcej, drugi sobie skręcę, bo mam tutaj trochę ograniczoną przestrzeń, a będziemy wykonywać dosyć zamaszyste wymachy ramion. Złapcie sobie kijek do jednej ręki i dwie opcje ćwiczenia. Stajemy sobie w lekkim rozkroku. Kijek łapiemy do jednej ręki i z mocnymi wymachami ramion na boki przekładamy sobie przed klatką piersiową. Czyli wykonuj mocne wymachy ramion na boki, kijek przekładaj z ręki do ręki przed klatką piersiową. Około 20 powtórzeń, jeśli zrobisz w ten sposób z mocnym wymachem za plecy, to na pewno będzie już optymalnie. Bardzo dobrze rozgrzewa nam to ćwiczenie ramiona, łopatki i rozciąga klatkę piersiową, która po tygodniu pracy przy biurku jest przykurczona. Tak? Druga opcja ćwiczenia, robimy to samo, tylko dokładamy sobie przekładanie kijów jeszcze za plecami. Z przodu i z tyłu za plecami. Z przodu i z tyłu, z przodu i z tyłu, z przodu i z tyłu. Z tyłu starajcie się przekładać jak najwyżej, żeby to nie było takie małe kółka dookoła tułowia, tylko daleko z przodu i daleko z tyłu za plecami. Daleko z przodu i daleko z tyłu za plecami. Daleko z przodu, daleko z tyłu, daleko z przodu, daleko z tyłu. 20. Przynajmniej bardzo fajnie rozciąga to ćwiczenie klatkę piersiową i rozgrzewa
ramiona. Tak, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył. Rozgrzewamy obręcz barkową. Zobaczcie sobie to ćwiczenie do rozgrzewki raz na jakiś czas i będzie ono kolejnym urozmaiceniem. Czas leci, ruszam na dalsze kilometry, bo tak jak przed chwilą pan z zegarka powiedział, dopiero 2 kilometry. A jeszcze takich miejsc jest kilka, chociaż nie wiem, czy już tak widokowe. Chyba nie. Jeszcze jest kilka takich skalnych formacji, które chciałem zobaczyć i wam pokazać. A przy następnej zrobimy sobie ćwiczenie na doskonalenie techniki. Ale fajne miejsce. Piękne miejsce. Mógłbym tu siedzieć do jutra. Zawsze. Ale fajnie. Fajnie, nie? Dobra, idę dalej. Wiem, to ujęcie od dołu może nie jest najlepsze, ale nie mogę się powstrzymać, żeby po prostu z tym tłem wam nie pokazać kolejnego elementu doskonalącego technikę, a dokładnie chodzi mi o punkt wbijania kija w podłoże. Stańcie sobie w dużym, długim kroku, w takim jak staramy się chodzić, przynajmniej przypominam na długość kija. Narysujcie sobie połowę długości tego kroku i kijek osadźcie w ziemię 15-20 cm za tą linią. Następnie wykonajcie pół kroku, tak żeby dostawić nogę do nogi. Nogę do nogi. Jeśli dostawisz nogę do nogi, ręka powinna się ustawić tak jak w pozycji stojącej, przy samym biodrze. Tak, czyli jeszcze raz. Dostawiamy sobie nogi do nogi i ręka dochodzi do samego biodra. To mamy połowę długości kroku i połowę wymachu, bo udało nam się wykonać wymach ręki z przodu. Następnie dokładamy drugą połowę kroku, czyli mamy na pierwszą, ręka dochodzi do biodra i druga, nogę stawiam w gałęzie, mam drugą część kroku i drugą część wymachu. Na długości jednego kroku przy prawidłowym punkcie wbicia kija uda mi się wykonać wymach ręki z przodu, w pierwszej połowie kroku i druga połowa kroku wypada mi na wymach ręki z tyłu. Jeśli wbijesz kijek za daleko z przodu, zbyt blisko pionu, wtedy dostawiając nogę do nogi, ręka jest jeszcze z przodu i stawiając drugą połowę kroku, to już się nie uda. Tak? Jeśli z kolei postawisz kijek zbyt daleko z tyłu, to już na dzień dobry masz zmniejszony wymach ręki z przodu, połowa już ręka jest z tyłu, druga połowa już będziemy odrywać rękę w przód i też to się nie uda. Więc idealnie, połowa długości kroku 10-20, 15-20 cm za tą linią kijek wbity w podłoże i dostawiamy sobie nogę do nogi i następnie druga połowa kroku. Spróbujcie sobie wykonać ten wymach po kilka razy, najpierw w pozycji takiej tylko balansującej w przód, tył, przód, tył. Jeśli uda wam się wykonać to w miejscu, to później tylko pilnujcie w marszu, żeby ten punkt bicia kija w podłoże był zawsze taki sam i nie będziecie mieli problemu z tym, żeby zmieścić się wymachem ręki z przodu i później z wyćwiczeniem wymachu ręki do tyłu. Powodzenia! Thank you.
chyba nie ogarniam już tej kamery. No nie patrzę, pot mi zalewa chyba ten. W każdym razie mówiłem o tym, że przeczołgało mnie niemiłosiernie. Jakąś taką sobie ścieżkę znalazłem, że widzieliście jak ona wyglądała. Masakra po jakichś ptakach, chęcach. I mocno, mocno pod górę. Leje się ze mnie niemiłosiernie. Ani wiaterku, powietrze stoi. 12 km/h. Jego nie słuchajcie, naliczyło mi już 14 km. Na drugiej aplikacji w telefonie patrzę, dokładniejszej. A wszystko po to, bo chciałem iść jeszcze na te dwie formacje skalne. No, więc miało być, dzisiaj miał być dystans, no więc będzie dystans. Plus pod górę. Naprawdę zrobił solidny trening. Już go mocno czuję. Wiszący kamień fajka. Wiszący kamień fajka. Nie wiem czemu wiszący. O, może dlatego. O Jezus. Okej. No fajnie. Dobra. Chyba było warto. Chyba tak. Jeszcze jedna formacja skalna. Która nie wiem co znaczy. Może jak zobaczymy, to mi to wyjaśni coś. Jestem już na zupełnej końcówce, do samochodu zostało mi może 500 metrów, może kilometr. Chciałem jeszcze w tym miejscu podsumować sprzęt, który dzisiaj testowałem. Gabel Carbon XT Impact, Anti-Impact. Nie jest to pierwszy kij Gabela, który przy uderzeniu o ziemię wydaje brzęczący dźwięk. Nie pojawia się on cały czas, nie jest on przy każdym uderzeniu. Bywają momenty, że idę w zupełnej ciszy, chyba że mi wiatr szumi w uszach i tego nie słyszę, a są momenty, że kij zaczyna brzęczeć. Faktem jest, że ja byłem już wyczulony na to i tylko szukałem tego brzęczenia, więc każdy niewielki dźwięk z tego kija, nie będący uderzeniem o podłoże, od razu słyszałem. Póki paski są zapięte, jest wszystko świetnie, ale musiałem w pewnym momencie ściągnąć bluzę i odpiąć paski. I robi się w tym momencie coś takiego, że jak zdejmuję paski, jest wszystko ok, ale akurat mi tam się przydarzyło, że delikatnie pociągnąłem gdzieś i od razu one wyskakują. No i już żeby potem założyć z powrotem, no to muszę znowu tą pętlę zapinać. Tu jest za mało tej tasiemki blokującej przed tym, żeby rzep tutaj wyszedł z tej metalowej klamy. Także trzeba później też przy zapinaniu uważać, delikatnie wkładać, żeby właśnie go nie przeciągnąć. Good. That's good. Plusy, bo ich nie można
szczędzić. Gabel od zawsze robi bardzo wygodne paski, pomimo tego, że nie doszywa tutaj tego kawałeczka, to robi bardzo wygodne paski i wiele osób sobie je chwali. Ten materiał, który nam przytrzymuje dłoń, jest bardzo miękki i bardzo wygodnie się je użytkuje. Nic nie obciera, nic nie jest za ciasno, nie jest za luźno. Spokojnie można sobie je fajnie dopasować do dłoni i z tym nie będzie problemu, to jest wygodna część. Good. That's good. System wpinania pasków jest dosyć wygodny. Może nawet bym powiedział, że dzisiaj nie miałem żadnych problemów, aczkolwiek w czasie jakiegoś tam no, z zamkniętymi oczami, czy nie patrząc, nie zrobię tego, tak? No, jednak trzeba popatrzeć i przecelować. Znamy kije, które gdzie można wpiąć sobie kijek bez patrzenia, tak? A tutaj jednak trzeba popatrzeć, żeby ten plastikowy element wcisnąć. Natomiast duży plus za to, że można odpiąć się jedną ręką, tak? Nie trzeba drugą dłonią i to palcem wskazującym jest tutaj to bardzo szybkie i wygodne, więc to duży plus. Bardzo przyjemna rękojeść korkowa. Very good. Very good. Natomiast największy plus dla tych kijów za wagę. Jest ona tutaj, wydaje mi się, że są to jedne, na pewno są to jedne z najlżejszych kijów dwusegmentowych, które mamy obecnie dostępne na rynku. Jeśli szukacie lekkiego kija, bardzo lekkiego kija, składanego z regulacją wysokości od, tu mamy maksymalnie po złożeniu, podziałka jest 95, ale po złożeniu very good, very good. 78 cm, nawet jest na kiju napisane. 78 cm po maksymalnym złożeniu. Przy maksymalnym rozłożeniu do, słuchajcie, no aż do 135. No więc tu naprawdę duży plus, bo większość kijów się rozkłada do 130. Tutaj mamy kijek do 135 rozkładany i ta waga jest naprawdę mała. Więc jeśli szukacie lekkiego, regulowanego kija dla osób wysokich, czyli dla osób, które mają 1,90 m i więcej, no to jest naprawdę świetna propozycja. Very good. Very good. Pochwalić się trzeba za bardzo dużą stabilność. Także jak na kije regulowane, jeśli chodzi o drgania powstające w poprzek przy uderzeniu, perfekto. Tu jest naprawdę duży plus, solidnie tłumią drgania i można na nich pewnie się oprzeć. Blip. Rudawski Park Krajobrazowy dodaje do ulubionych. Przepiękne miejsce, przepiękne trasy i przepiękne skały. Jest się gdzie wspinać, jest gdzie zboczyć z trasy, można mnożyć tras bardzo dużo i już wiem, że wrócę w to miejsce na pewno, bo jeszcze z drugiej strony można się zatrzymać i przejść koło ruin zamku, którego teraz już nie pamiętam nazwy. Ale wracając, no spójrzcie, te jakie tu są miejsca. To jest wszystko bezcenne. Tu w każdym miejscu można się było zatrzymać i trwać w bezruchu lub maszerować z uśmiechem na ustach, więc naprawdę cudownie i jeszcze raz cudownie. Udało mi się nadeptać 17 km, więc czuję zmęczenie. To były trasy momentami bardzo strome, więc dały mi się we znaki, ale spróbujmy sobie zrobić chociaż jedno ćwiczenie rozciągające, które może też wprowadzicie do swoich treningów. Akurat kije nam przy nim są niepotrzebne, ale przyda się pozycja siedząca. Przyciągnijcie sobie za stopę, za palce, jedno podudzie do tyłu mocno, tak, żeby piętę przyciągnąć do samego pośladka. Rozciąga nam się już w tym momencie przód uda, pośrednio przód podudzia i jeśli palcami zaprzemy się i grzbietową stroną stopy o podłoże, to też przednia część stopy. Stopniowo pochylamy tułów do tyłu, najpierw na wyprostowanych ramionach, chwilę wytrzymaj, żeby minęło pierwsze napięcie, potem połóż się na łokcie, a potem, jeśli masz możliwość, jeszcze na plecy. Ja na plecy nie będę ryzykował,
bo obawiam się, że mógłbym od razu tutaj na tej trawce się drzemnąć. Na drugą nogę to samo. Tak, może troszkę się cofnę, żeby to było widać. Tu udo przód, podudzie przyciągnięte, stopa grzbietem do podłoża. Chwilę wytrzymujemy. Najpierw na wyprostowanych ramionach, a potem stopniowo, stopniowo, coraz niżej. Jak tylko macie możliwość, spróbujcie tego ćwiczenia. Czas wracać do domu. Z kolejnego miejsca, z którego się wracać nie chcę.